Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a jest nim dziś pani Bogusława Dylewska ze Stowarzyszenia Ars Juventutis. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. Właśnie, nowy rok, nowe wyzwania i tak o nowościach pewnie już dużo wybrzmiało. Niemniej są takie wydarzenia, które swoją inaugurację mają już nie na początku stycznia, nie w pierwszych dniach nowego roku, tylko na dobre trzeba poczekać, ale okazuje się, że nie tak długo, bo mowa oczywiście o pałacowych spotkaniach z muzyką i może nie wystartowały z pierwszą niedzielą czy pierwszym piątkiem nowego roku, ale nie da się ukryć, że będą, wrócą, wystartują i to w jubileuszowym stylu. Dokładnie tak. Mam wielką przyjemność zaprosić państwa w tym roku na 15 już pałacowe spotkania z muzyką. Świętujemy taki mały jubileusz. 15 to nie 20. Mam nadzieję, że dotrwamy i do tego czasu. Natomiast myślę, że warto podkreślić, że już od 15 lat, w zasadzie co roku, może z wyłączeniem roku pandemicznego, mamy w Skierniewicach takie wydarzenie, które się nazywa Pałacowe Spotkania z Muzyką. Są to zwykle 4 koncerty w roku. Najczęściej są to koncerty w Pałacu Prymasowskim, czasami w sali koncertowej Szkoły Muzycznej, ale to melomani skierniewiccy już, myślę, dobrze wiedzą, bo dorobiliśmy się, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, stałej, wiernej publiczności. To jest fenomenalne, bo od 15 lat udaje się w sumie nieprzerwanie, tak? No nie mówmy tu o pandemii, bo to wiadomo, że wszystko zblokowało. Oczywiście. Ale nieprzerwanie koncertujecie i myślę, tak mogę mówić w liczbie mnogiej, bo pałacowe spotkania z muzyką to też spotkania z muzykami różnej narodowości, ale też różnego pochodzenia. I także tych, którzy są lokalnymi muzykami, lokalnymi artystami, a znanymi na całym świecie. Ale wiemy też, że i zagraniczni artyści przyjeżdżają. Jeżdżali na przestrzeni tych 15 lat. Gdybyśmy trochę powspominały i też powiedziały, dlaczego takie założenie? Może zacznijmy przez chwileczkę od początku. Pałacowe spotkania z muzyką, ta inicjatywa wystartowała w 2009 roku i wtedy nie ukrywam, że przyświecała mi taka idea, żeby bardziej uruchomić naszą wspaniałą salę, jaką jest Sala Biblioteczna w Pałacu Prymasowskim. Myślę, że jest to taka skierniewicka perełka, jeśli chodzi o zabytek, o wnętrze, i atmosferę, którą stwarza samo to wnętrze. Jest tam instrument, może nie jest on najwyższych lotów, niemniej jednak jest to fortepian już historyczny i zawsze marzyło mi się, żeby to wnętrze grało. 2009 rok to był taki rok tuż przed bardzo ważnym 2010 rokiem, kiedy to cały świat obchodził rok Fryderyka Chopina. Miałam nadzieję, że w taką wigilię tego roku, tego światowego wielkiego wydarzenia, jak sprawimy, żeby w pałacu zagościli pianiści, to będzie bardzo fajne zespolenie dobrej rocznicy, a jednocześnie dobrej rzeczy, żeby zagrała muzyka tych wysokich bardzo lotów. No i tak się od 2009 roku staramy z państwem kontaktować muzycznie. Staramy się zapraszać artystów różnych specjalności. Pierwszy koncert oczywiście był koncertem chopinowskim, tak samo jak za chwileczkę będziemy mówić o naszych jubileuszowych spotkaniach, gdzie będzie też recital chopinowski. Ale oczywiście mieliśmy wielką przyjemność gościć artystów z różnych dziedzin, różnych instrumentalistów, różnych wokalistów, żeby wspomnieć może pianistów, bo od nich zaczęliśmy. Występowali u nas i Krzysztof Książek, i Łukasz Krupiński, Julia Łozowska, Juliusz Goniarski, Adam Goździewski, nasz z kolei absolwent, prawda? Więc są to artyści, którzy są ciągle jeszcze młodzi. W tamtych czasach byli bardzo młodzi, ale jak widać świetnie się rozwijający, bo naprawdę wielu z nich gra na wszystkich estradach Europy i świata. Pałacowe spotkania z muzyką to też taka przestrzeń właśnie dla tych muzyków wtedy bardzo młodych, dziś wciąż młodych, aczkolwiek już z większym doświadczeniem, żeby zacząć, żeby pokazać się, żeby zaprezentować. Nie ukrywamy, że te spotkania może nie należą do bardzo tłumnych. To nie są spotkania, gdzie gromadzą się setki osób, 500, 600 do 1000. Oczywiście. To też nie jest sala koncertowa ze specjalnym nagłośnieniem i chyba w tym tkwi cały urok, że te koncerty są kameralne, jeżeli chodzi o muzyków, ale też kameralne, jeżeli chodzi o grono, choć to grono kameralnym trudno może nazwać, bo kiedy przychodzi po kilkadziesiąt osób, no to jednak w pałacu robi się trochę ciasno, a bywają i takie koncerty, gdzie trzeba stać na schodach. Tak, to prawda i to jest chyba
też bardzo urocze w tym wszystkim. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, że pałac jest takim miejscem, już sam w sobie jest dosyć kameralny, prawda? Więc rzeczywiście nie wchodzą tam tłumy, za to wchodzą tam ci, którzy kochają muzykę klasyczną i bardzo fajne jest to, że to grono się ciągle powiększa, że w minionych latach bywały koncerty, gdzie naprawdę troszkę nam było przykro, bo grał świetny artysta, a może nie była wypełniona cała sala. Tak ostatnimi czasy zdarza się bardzo często, że tych miejsc siedzących brakuje. Więc myślę, że ten klimat właśnie i jakość koncertów, które Państwu proponujemy, sprawia, że to nasze grono się ciągle poszerza. No i to jest świetne. I okazji ku temu, żeby to grono się powiększało, nie brakuje, bo tak jak wspomniałyśmy, zaczynamy nowe otwarcie, nowy sezon, nie styczeń, a luty. To w lutym zaczynamy kolejne koncerty. Może powiem tak, my nigdy nie zaczynaliśmy w styczniu, ponieważ my mamy w naszym założeniu, że to są 4 koncerty w roku, więc zawsze nasz pierwszy koncert był w lutym, pod koniec lutego, czasami nawet na początku marca. Mhm. No oczywiście jest to związane jeszcze z wieloma innymi czynnikami, nawiasie finansowymi, więc wiadomo, że organizacja takich imprez też nie należy do prostych i jest uzależniona od bardzo wielu czynników. Kogo udało się zaprosić na pierwszy, na ten koncert inauguracyjny 15 już może spotkania powiem z muzyką? Tak, ponieważ tak jak wspomniałam, dla organizacji pierwszego koncertu przyświecał mi troszkę konkurs Chopinowski i wtedy też wystąpił na pierwszym koncercie znakomity pianista, wtedy bardzo młody, ale już półfinalista 15. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina i to był Szczepan Kończal. I wydaje mi się, że to będzie wielka frajda dla melomanów skierniewickich, ponieważ on również otworzy jubileuszowe spotkania 15 w tym roku, czyli ten koncert 23 lutego. To będzie recital chopinowski w wykonaniu właśnie tego świetnego pianisty Szczepana Kończala. Nie tylko uczniowie wracają, jak widać. No nie, zdecydowanie nie. Ale na przykład bardzo ciekawy, myślę, będzie drugi koncert, który będzie 12 kwietnia, gdzie wystąpi zespół znany już w Skierniewicach. Grał na moich pałacowych spotkaniach w momencie, kiedy promowali swoją pierwszą płytę, a w tym roku, no teraz już w poprzednim, bo w 2023 ukazała się ich druga płyta i promocja oczywiście odbyła się już w 2023 roku, ale też ciągle jeszcze ta druga płyta jest promowana na ich koncertach i jest to zespół The Whoop Group. To jest 4 fantastycznych saksofonistów, przy czym jeden z nich, Mateusz Dobosz, był związany z naszą szkołą, bo uczył w naszej szkole przez kilka lat. Pod jego skrzydeł wyszedł między innymi Hubert Gruchała, więc jest to taki łańcuch, który ciągle się gdzieś tam rozwija i myślę, że to jest niesamowite. Więc 12 kwietnia zaproponujemy Państwu koncert zespołu The Whoop Group, którzy grają niezwykle energetycznie. No, wielu z Państwa myślę, że słyszało ich na tym moim pierwszym koncercie, ale oni myślę, że gdzieś tutaj jeszcze są też rozpoznawalni i znani, bo 4 pory roku chociażby Antoniego Vivaldiego w ich wykonaniu to jest niezwykły hit. To akurat na wiosnę. To już będzie tak, na rozpoczęcie wiosny. Potem zwykle mamy 2 koncerty jesienne, jesienno-zimowe i na 27 września zaplanowaliśmy koncert wokalny i znowu Tadeusz Szlenkier, nazwisko znane w Skierniewicach bardzo, myślę, że bardzo związane ze Skierniewicami. W tej chwili nawet pan Tadeusz wrócił do Skierniewic ze swoich zagranicznych wojaży i obiecał, że 27 września z panem Mariuszem Rutkowskim przy fortepianie zagrają dla nas koncert w tym jubileuszowym cyklu i będą to pieśni włoskie, neapolitańskie, ale na pewno i arie. Także to też będzie wielka gratka. To może być ten koncert, na którym trzeba będzie nie tylko stać na schodach, ale nawet i na parterze. No ja bym nie doceniała na przykład zespołu The Whoop Group. No to też może być... Ale z Whoop
grup jest taka sprawa, że myślę, że jak otworzymy okna, to oni będą świetnie i w parku tak, słyszali. Tak. Więc park duży i szeroki, więc jest miejsce. Tak, ale we wrześniu właśnie pan Tadeusz Szlenkier ze swoim pięknym, aksamitnym tenorem. I na zakończenie tegorocznych jubileuszowych koncertów mam dla państwa też ogromną gratkę. 6 grudnia zagra dla nas bardzo, bardzo prężnie rozwijająca się, koncertująca, nagrywająca płyty Aleksandra Świgut. W świecie, który troszeczkę orientuje się w młodych artystach, pianistach, no to jest to bardzo gorące nazwisko, jeśli można tak to trawestować z innych dziedzin muzyki. Jest to pianistka bardzo ekspresyjna, która do swojej gry i do swojej interpretacji, powiedziałabym, że wciąga słuchaczy, ponieważ jak się na nią patrzy, jak się jej słucha, to chciałoby się właściwie tam być. I to będzie na zakończenie naszych 15 jubileuszowych spotkań z muzyką i to myślę, że też będzie taki świetny akcent na zakończenie tegorocznych spotkań. Bardzo rozbudowane koncerty i wydawałoby się, że choć tylko albo aż 4, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo i recital Chopinowski, i grupa saksofonistów, i wokaliści, więc tutaj właściwie powinnam powiedzieć śpiewacy, nie wokaliści. Dokładnie. Więc naprawdę bardzo zróżnicowane i cały czas kameralne, cały czas skierniewickie, a mimo to światowe. My o wszystkich będziemy przypominać tuż przed terminami wydarzeń. Teraz o koncercie 23 lutego, na pewno jeszcze w lutym się spotkamy, będziemy przypominać, powiemy dokładnie o programie, bo myślę, że program też przyciąga. Artysta to jedno, ale program też jest ważny. Tak, mam taką nadzieję i usłyszymy się na pewno niebawem. Tak więc za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję i do zobaczenia niedługo w studiu Radia RSC. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, do zobaczenia, do usłyszenia.